Powiem wam, że robi się delikatna porażka z tym śniegiem już. Po prostu przestaje to być śmieszne. Zobaczcie, ile śniegu dowaliło. Takiej zimy nie pamiętają nawet najstarsi norwescy górale. Pierwsze auto na warsztacie T5 2010 rok 1.9 TDI. Zobaczcie, ktoś założył nową skrzynię. I tutaj jest taki jakiś delikatny wyciek oleju, takie zapocenie. Mogłoby się wydawać, że to cieknie gdzieś z miski. Ale jeżeli tu się przyjrzymy dokładnie, to olej jest tutaj, na górze, a cieknie EGR, bo jest cały mokry. Także mechanik na przykład jakiś mógłby tutaj wymieniać uszczerkę pod misko, znaczy ten silikon cały. A tutaj znajduje jakieś ciekawe kwiatki, więc tak, tu jest śruba niedokręcona. Tu jest śruby brak. Jakiś przebieg, tu się dzieje, nie wiem co tu się dzieje, nie wiem kto to robił. Ale coś nie wyszło. Ogólnie ta piąteczka jest u nas na serwisie, także tam wymiana oleju, filtrów i tak dalej. Ale zawsze sprawdzamy sobie zawieszenie i tutaj zobaczcie, że statuleja jest naderwana i koło dosyć spory luz ma. Więc informujemy klienta, że no, że to już jest do wymiany. Jeszcze jeździć można na upartego, ale proponujemy wymienić, także jak zwykle tłumik się zlasował. No i klocki się z tyłu skończyły, ale to elementy eksploatacyjne, powiedzmy. Volkswagen Amarok, niby nowy Amarok, 11 rok. Nic tu nie ma ciekawego, znaczy fajnie się nim jedzie. Ma jakieś tam, widziałem, blokady mechanizmów różnicowych bodajże, czy coś w tym stylu. A tutaj jest ciekawostka. Zobaczcie, jak ktoś przekaźnik podłączył. Wszystko tutaj leży na masie. Takie małe od spodu na podnośniku. Mam nadzieję, że profesor Chris mnie nie zjebie, że mu kradnę serię. Co tutaj widzimy? Most z tyłu w Amaroku. A Amarok jest z 2011 roku. Dwulitrowy silnik biturbo. Nie wiem, ile ma tam PS-ów. Nie sprawdzałem. Z tyłu resory dosyć solidne. Tutaj słabo, bo bębny. Ale tak przyglądając się konstrukcji, no jakoś tam nie ustępuje tym japońskim. Typu Navara i coś tam jeszcze na ramie było, nie pamiętam. Podobne auto, Ford jakiś tam chyba. Tutaj jest jakiś silnik dziwnej firmy Buchler. Jeszcze Made in Mexico. Tylko licha poduszka tutaj. Filtr paliwa. Cały taki, nie żaden wkład, także nie pobrudzimy się przy wymianie. No i tutaj coś ryda przeatakowała. Zatańczyła jak szalona. Z przodu bardzo małe tarcze. Dwutłoczkowe zaciski. Nie wiem, nie przypomina mi to auto od spodu żadnego innego Volkswagena. Może trochę Touarega. Ale nie pamiętam co bardzo, jak on wygląda tam z przodu. Tutaj zobaczcie, ma przełącznik, który nawet działa i to wygląda tak jakby chyba blokada mechanizmu różnicowego. A to jest reduktor? Chyba tak. Także powiem wam, że jeździłem Navarą, jeździłem, nie wiem, jakimś jeszcze takim bydlakiem. No, tym tak się najfajniej mi jeździ. W Navarze to biegi mają taki skok, tak jakby, nie wiem, był to jakiś autobus, stary Ikarus, czy Autosan. Autosan chyba miał taki fajny, duży skok. A tu jest tak wszystko fajne. Może wiadomo, ten silnik 2.0 nie jest tutaj demonem prędkości, ale pod względem kosztów utrzymania, no to pewnie
Forerunner 3.0 jest 3 razy tańszy. Tutaj mam Hyundai Santa Fe. Tym razem mi się udało spuścić olej bez rozlewania. Zaraz wam coś pokażę, więc przerywnik. Też tak chciałem zrobić. I tutaj w tym Hyundai'u znalazłem coś takiego w filtrze. Filtr jest tak jakby od góry, tam trzeba do niego dostać się. I to jeden z was mi pisał, że taką rurkę trzeba przełożyć. I nie wiem, czy ktoś tą rurkę zgubił, włożył tylko to. Bo z tego co pamiętam, to tu się wkłada filtr i taką rureczkę jak tutaj, jeszcze z góry się wkłada. Takie siteczko jakby. Także nie mam tego, nie wiem co mam teraz zrobić z tym. Zostało tylko to. Słuchajcie, jednak dobrze pamiętałem. Ta część jest tak jakby w filtrze, a ta jest zakłada się na zewnątrz. Od zewnątrz tak jakby. Jest z tobą zgubione, nie wiem. Bez tego to raczej ten filtr nie pełni swojej funkcji. Mam nową tą pokrywkę od filtra, więc to wszystko działa w ten sposób, że wkładamy filtr. To mi spadło, ale to później założę i to wkładamy. Jeżeli wyciągamy filtr, to musimy to przełożyć. No trochę to jest rozwiązanie po włosku. I to jeszcze idzie tutaj. Przepraszam, tutaj idzie. Także trzeba uważać, żeby po prostu tego nie wyrzucić, bo wtedy ten filtr prawdopodobnie nie spełnia swojej funkcji. Szalan 2015 rok, pokażę wam. Jak szybko wymienić łużysko z tyłu, więc tak, nie wyciągamy w ogóle zwrotnicy, nie wyciągamy włoski. Odkręcamy cztery śruby, przez śruby wybijamy łużysko młotkiem takim udarowym, pokazywałem kiedyś. No i tutaj musimy zamknąć sobie płośko, bo będę to czyścił, żeby tutaj się syf nie nasypał. Wyjąłem też czujnik ABS-u, żeby go nie uszkodzić podczas czyszczenia. Jeżeli wymieniamy łużysko w ten sposób, że nie wyciągamy zwrotnicy, to musimy te śruby włożyć wcześniej, bo później już nie włożymy, jak przegłów nam siądzie. Dobra, łużysko ładnie weszło, zobaczcie, tutaj elegancko przylega. Więc musi banglać. Przelanie do wymiany mam jeszcze uszczelkę tą między turbiną a DPF-em, bo jest przedmuch spalin. I w Norwegii jest tak, znaczy jest to ogólnie logiczne, ja się z tym zgadzam, że każdy jakiś przedmuch spalin od razu dyskwalifikuje auto na przeglądzie. Od razu przegląd jest niepodbity, niezaliczony. To jest oczywiście logiczne, bo jeżeli jest jakiś tam przedmuch przed DPF-em czy tam przed katalizatorem, no to te spaliny nie są oczyszczone, więc... No tak jest, tak powinno być. Tutaj akurat nie jest, nie robimy tutaj przeglądu, ale na przyszłość po prostu wymienię to. Prawdopodobnie... A zaraz wam pokażę, dlaczego to może przedmuchiwać, mimo że jest dobrze skręcone. W tych silnikach EA189 volkswagenowskich, tutaj zobaczcie, jest taka podpora, która trzyma DPF. I żeby tam ta klamra nam dobrze siadła, musimy to poluzować. Tutaj są dwie nakrętki, jest jedna podpora, a druga jest tam wyżej. Też musimy ją poluzować, bo jeżeli będziemy zakręcać tą klamrę, to DPF nam musi się dosunąć do turbiny. A jeżeli tutaj nie poluzujemy, to może trzymać i może takie skręcanie nic nie dać, bo dalej może być przedmuch, więc tutaj już poluzowałem tylko jeszcze z góry i ogólnie to i tak musiałem to poluzować, bo nie wiem, czy w ogóle odsunę ten DPF, żeby tą uszczelkę założyć na tyle. Ale tak jak mówiłem, najpierw luzujemy, zakładamy uszczelkę, klamrę i dopiero później skręcamy te podpory. Jednak musiałem ten bracket na dole całkiem odkręcić, bo jak go poluzowałem, to nie mogłem odsunąć tego DPF-a. Zobaczcie, cała klamra jest czarna. Teraz popatrzcie. Skręciłem tamtą klamrę na górze i zobaczcie, ile mi ten bracket tutaj odszedł od bloku. Więc jakbym tak to zostawił i skręcił, to by mi tam odciągnęło tą klamrę. Więc musiałem poluzować te górne śruby. Dokręcę do bloku, później te górne przykręcę i będzie banglać. Sprawdzę sobie tak na szybko, póki silnik nie jest gorący, czy nie ma przedmuchu. Jak widać, nie ma.
Na warsztacie Passat B5, 98 rok, AFN, 240 tysięcy przebiegu. Powiem kilka Wam słów o silniku. Więc uważam, że ten silnik jest najlepszy, jaki kiedykolwiek zrobił Volkswagen. Jednostka jest oszczędna, dynamiczna, bezawaryjna. Kultura pracy naprawdę, jak na tamte czasy oczywiście, bardzo wysoki poziom trzymała. Może jakieś japońskie konstrukcje były lepsze, ale no z europejskiej konstrukcji to myślę, że tutaj kultura pracy była naprawdę rewelacyjna. Autko nie przeszło przeglądu, powiem Wam, tutaj mam do zrobienia, więc cieknie wąż zasilający turbo. Cieknie też odma, cały silnik w oleju. Tutaj przelewy do chrystki też przeciekają. Tutaj ten przewód zasilający turbo, kiedyś próbowałem go naprawić, nie wiem, dokręcałem, tu też kombinowałem. Ciekło jeszcze gorzej, nie działa to, więc idzie nowy przewód. Zamówiony jest. Piszecie często w komentarzach, że Passat to się skończył na B5, a BMW to na A39. Pamiętajcie, że dzisiaj nikt nie projektuje auta na 20 lat, chociaż wątpię, żeby te auta były projektowane na 20 lat. Pamiętajcie, że normy spalin się zmieniają. Takie auto jest nieekologiczne. Takie auto jest niebezpieczne, stare. Nie ma różnych tych systemów ochrony pieszego, nie ma poduszek tylu, nie ma, nie wiem, wspomagania hamowania, także nie dziwcie się, że dzisiaj są tak auta robione, że po prostu, nie wiem, jakieś tam się elementy psują, ale pamiętajcie, że tych elementów elektronicznych sami jest dużo więcej. Także no, ile modułów jest na przykład w nowym Passacie różnych elektronicznych, tutaj nie wiem, mamy moduł komfortu i komputer i jakiś tam sterownik do klimatyzacji i praktycznie tyle, ABS ewentualnie, a w nowych samochodach, nowe samochody potrafią mieć po 20-30 modułów różnych, w każdych drzwiach moduły, nie wiem, ABS-u, AdBlue i tak dalej, także no awaryjność wiadomo, że będzie wtedy większa, tylko że pamiętajcie, że nowe samochody są ekologiczniejsze, są bezpieczniejsze dla nas i dlatego nie ma co się rozwodzić na starą motoryzację. Stara motoryzacja poszła w zapomnienie i już nie wróci. Tyle ode mnie. Ogólnie to tym Passatem, mam go jeszcze na podnośniku, jeździ taki fajny stary dziadek. Zobaczcie, jak dojeździł tarczę. Dlaczego mówię, że jest fajny? Bo dobrze płaci. O. Mam taką jeszcze, zobaczcie, fajną oldschoolową szczotkę. Jedną ręką nie bardzo. Takie włosy murzyna, ale jeszcze takie prawdziwe. Tylko przefarbowane, żeby nie było, że rasizm, nie? Volkswagen T5, wymieniam olej w Haldexie. I co tutaj Wam powiem? Zawsze jak wymieniacie olej, wymieńcie filtr, bo serwis go nie wymienia. A zobaczcie, co jest w oleju. To są prawdopodobnie brud starczek ze sprzęgła tego, które jest w środku. On zakleja nam filtr, później się Wam pompa psuje. I tak samo proponuję Wam kupić 2 litry oleju, przepłukać ten układ. Bo naprawdę tu wyciekają takie dziwne rzeczy z tych Haldexów, że zobaczcie, co tutaj wycieka. W T5 wymieniłem sobie filtr paliwa. Jak wiadomo, w dieslu jest zawsze problem z odpowietrzeniem tego. Może nie problem, ale jest to utrudnione w porównaniu do benzyniaka. I uruchomiłem sobie pompkę FOCDS-em. I tu wystarczy posłuchać, jak przestanie tak jakby bulgotać, wtedy jest układ odpowietrzony. A jak się uruchamia pompkę? Można to zrobić na 2 sposoby. Albo tutaj Basic Settings, albo tutaj w Output Testu jest chyba też opcja. No tutaj możemy sobie też uruchomić i tutaj możemy sobie ustawić na jaki czas. Ale tutaj ona się włącza tak jakby cyklicznie. I dlatego właśnie lubię te Volkswageny ogólnie wszystkie serwisować. To piątkę też. Bo właśnie mają tu takie ułatwienia. Dodatkowo ta diagnostyka jest bardzo fajna w nich. Mam takie Subaru na podnośniku Impreza 2010 rok. I wiem, że kiedyś wierni fani Subaru narzekali na ten model. Bo nie pamiętam, co im tam nie pasowało, a że jest w hatchbacku chyba. Ale też niektórzy mówili, że strasznie jakość z nich spadła. No, powiem Wam, że w moim mniemaniu mieli rację.
Na przykład robiłem ostatnio takie Subaru Impreza 98 rok i te śruby bez problemu podkręcałem, były jak nowe. Tu niestety już się próbuje urwać, więc musiałem tutaj wahacz wyjąć. Wymieniam sobie tylną tuleję tutaj z wahaczu. Co tu jeszcze nie zabąglało? No tutaj się wybiły tuleje stabilizatora, gdzie tego jeszcze nigdy żadnym Subaru nie wymieniałem. W Subarynce wymieniam sobie z tyłu tarczę. Zobaczcie, jaka piasta jest zarzewiała. Żeby tych szpilek jeszcze nie było, to nie ma problemu, ale szpilki tak przeszkadzają. Trzeba tu jakimś papierkiem czyścić. Także to jest 2000, mówiłem, nie wiem, 10 rok, 11. A mojego koleżki był 98 i nie były tak zarzewiałe. Pokażę wam, jak wyczyścić takie jarzmo. Nie jest to sprawa taka wcale prosta, bo jest tutaj dużo rdzy, są takie zakamarki, w które ciężko dojść. A po co się czyści to jarzmo? Zobaczcie, tutaj klocek opiera się, może mi się uda, o, tutaj klocek się opiera na tej płaszczyźnie i tutaj. Jeżeli tutaj nam narośnie rdza, to te blaszki będą go zaciskać i on się nam blokuje w jarzmie. Ja tutaj mam takie różne szczotki, to sobie wyjmę, żeby nie uszkodzić. Muszę wziąć okulary, żeby nie dostać jakimś paprochem w oko. No i wygląda to tak, mniej więcej. Oczywiście prowadniczki te smarujemy. Z drugiej strony już nie będę pokazywał, bo zrobię to w ten sam sposób. Prowadniczkę wyciągam, żeby po prostu jak tutaj szczotką czyszczę, żeby jej po prostu nie uszkodzić tej osłony. I tyle. Dobra, mały test drive imprezką. Zapomniałem powiedzieć, czy jest to diesel. Chyba. Nie wiem, że mówiłem. Nie podoba mi się tutaj kilka rzeczy. Więc tak, nie podoba mi się praca sprzęgła, bo jest jakieś takie drewniane i ma jakiś taki dziwny skok. Nie podoba mi się praca skrzyni biegów. Jest mało precyzyjna. A reszta może być. A tutaj mam takiego Fordzika Fiesta i zobaczcie, klient się skarżył, że płyn mu wycieka chłodniczy i to w dosyć dużych ilościach. I tutaj jest taka grzałka defa, taka dosyć nietypowa i po prostu ona cieknie gdzieś z tyłu. Proszę, napraw się, kurwa. No i co, jednak majster się pomylił w diagnozie, bo zobaczcie. Tu jest taki uchwyt, który trzyma linki, te, które idą do skrzyni biegów od lewarka, zmiany biegów. I one tu wyskoczyły z jakiegoś uchwytu. To w ogóle jakoś tak się trzyma. To jest niby Ford, ale to jest tak zrobione po francusku, bo jest francuski silnik. I tutaj jest ten przewód i po prostu przetarty, bo to uderzało w ten przewód i przetarło go. Jest taka dziura na wylot z centymetr długości. Zaraz to wyjmę, pokażę wam. Zobaczcie, jaka dziura jest. I jak patrzyłem na podnośniku, gdy klient przyjął na diagnozę, to ten płyn cały wisiał na tym dogrzewaczu. Myślałem, że to dogrzewacz puścił, no ale dogrzewacz jest raczej sprawny. Ok, mam to naprawione. Zastosowałem tutaj taki przewód. Tutaj też należy uważać, bo to jest tak jakby strzałka, w którą stronę płyn przepływa. I tutaj jest tak samo. Bo tutaj w tej grzałce jest pompka, która pompuje tam w konkretną stronę, tak to nazwę. Więc trzeba uważać, mam nadzieję, że to więcej nie wyskoczy i nie przebije tego przewodu. Ten oryginalny przewód jest taki jakby załamany delikatnie, nie wiem dlaczego. Prosty też pasuje, więc... A ogólnie próbowaliśmy zamówić cały przewód oryginalny, ale przewód kosztuje 1000 koron.
poskładałem Fordzika, nie była taka fascynująca praca, ale zobaczcie, oryginalny przewód jest wygięty w dół, a ten tutaj założeniem jest prosty i wtedy jest tak jakby mniejsza szansa, że nawet jak to się wypnie, będzie od niego uderzać ten uchwyt od linek do biegów. Więc to poprawiliśmy fabrykę. A tutaj mam Peugeota 3008 na wymianę tarczy klocków i zobaczcie, to jest właśnie to, co mówiłem, że klocek się tutaj przyblokował. Zobaczcie. I najlepiej takie rzeczy tutaj wyczyścić piaskarką, nawet pomalować to, bo to schodzi więcej czasu, bo wtedy to tak nie rdzewieje. Ale niestety piaskarki nie mam tutaj. Po prostu nie przynaje nam się aż tak często, ale no jeżeli ktoś ma piaskarkę, to na pewno najlepiej tutaj w tym miejscu wypiaskować, pomalować jakimś podkładem, wtedy dłużej to jest po prostu niezardzewiałe, o, tak to nazwę. Teraz popatrzcie, wyczyszczenie tej piasty zajęło mi może 3 minuty, może 2, a dlaczego? Bo ktoś tutaj po prostu posmarował jakimś smarem, nie wiem co to jest za smar. Ale smar spowodował to, że nie wystąpiła tu korozja. Pokażę wam teraz, jak łatwo jest oczyścić taką piastę. Nie wiem, wygląda mi to na jakiś smar aluminiowy chyba. Najpierw trzeba oczyścić, bo będzie nam zapychało szczotkę. Powiedzmy, że po tej pierwszej szczotce spokojnie możemy montować taką tarczę na piastę. Zobaczcie, dzisiaj jest czwartek. Śnieg się nie chce stopić. Może dlatego, że w niedzielę dopadało w nocy. Padało też w poniedziałek. A we wtorek, w środę była ładna pogoda słoneczna. No i chyba tyle. Jeżeli ciekawostki wam się podobały, zostawcie łapkę. Skomentujcie, zajrzyjcie na moje inne społeczności, Instagrama, zaglądajcie też do relacji na YouTubie. No i chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich, do następnego.